Ładnie sypie, bardzo ładne jest, bo wszystko mamy tutaj do skoszenia, to co widać dookoła nas i druga strona. No to teraz kresne pola, powiem, że nigdy tu nie byłem. No to jest takie pole, że jak siałem tutaj zboże, to przyjechał gościu z wykrywaczem metalu. Chodził po tym polu. Dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy znalazł tutaj. Nawet monety z swastyką. Powiedziałem mu, że jak znajdzie jakąś skrzynkę złota, żeby chociaż się podzielił, mówię, pół na pół. Ale później go nie widziałem. Mówił, że dużo, dużo ciekawych rzeczy się tu działo. Tu ta góra, co jest, tam co to żyto rośnie. Tam z tego dołu, tam jest dół wielki. Kiedyś była jeszcze 70 lat, a może to jeszcze za czasów, kiedy Niemcy tutaj byli, była kopalnia bursztyna. I ta cała górka, tutaj idzie się na tej górce, gdzie żyto rośnie, idzie się latem zakopać, dlatego że jest bardzo miękko ten piasek. Czasami z jedną przyczepą 80-ką bez przedniego napędu to śmiech na sali. Kiedyś była susza, a wszyscy się brechali, że ciągnik w polu siadł, ale ten piach jest, wszystko jest wysypane do góry, bo to była jakaś pompa sącotłocząca, która wyrzucała to wszystko tutaj na tą górę i dlatego ta ziemia tutaj, ta cała góra jest takiej gorszej jakości. Tu jest, podejrzewam, szósta klasa. Tutaj takie zboża jak żyto, owies jeszcze rosną, ale pszenica to już jest taka przekrzewiona, że szkoda nasion, żeby tutaj siać. Ale reszta pól to jest tutaj taka w miarę, no czwarta klasa, nie? No Przęży to tutaj przepiękne. No Przęży to jest bardzo, bardzo ładnie się tutaj panu gospodarzowi Tolkowi, bardzo, bardzo mu się udało. Naprawdę podziwiam za jego pracę, że tak mu wyplanowało. Dwa przejazdy bizonem i no i zbiornik jest. Tak powinno wszędzie sypać. Dlatego taka duża przyczepa jest. Dlatego taka duża przyczepa. Ciekawe, którą mamy godzinę, nie wiem. Po 18 już jest. Ciekawe, czy da radę nam, damy radę ją dzisiaj całą nakosić. No, chyba tej przyczepy to ten pszeniczek nie uciągnie. Da radę, ale będzie później stał na drodze, bo z pola jej na pewno nie wyciągnie. Już miałem pożyczoną tą przyczepę, 80-tonnym ciągnikiem ją ciągłem. Bardzo fajnie na asfalcie się ją ciągnie, bo to jest na tirowskich kołach, 22,5 cala, ale po polu to już jest ciężko. Ostatnio liczyłem, że tutaj wchodzi zbiorników od bizona 4 na groć, to po 6 ton. 6 ton, 3 razy 6, 18 ton ponad. Dobra, ruszamy. Temperatura ok. Kontroluje wszystko tam na zegarach? Chyba trochę, prawda? Widzę, że tylko wskoczy mi temperatura. Ale wody czy oleju? Wody i oleju patrzę. Jedno i drugie, bo przykładowo jeżeli jeden czujnik przykładowo złapie jakiś błąd, albo jakaś awaria czujnika i będzie pokazywał mi na zielonym, a olej będzie pokazywał, że jest za gorący, to coś jest nie tak, nie? Trzeba to kontrolować.
tunel zamka. To jest bardzo gorąco. Nie, sam na siebie pułapkę nastawiłem, bo rzucałem z kedera, tą słomę rzucałem z kedera na ten, na łan i zajechałem i połkło za dużo i wyhamowało nas przegieł. Ciężko będzie to skończyć, a przynajmniej to jest ciężkie do wymucenia, tym bardziej jak kierowca nawozi. Zobaczymy, jak długo jeszcze będziemy mogli. Yeah.